Cześć kochani, witam was serdecznie ponownie na moim kanale. Chciałabym was bardzo przeprosić za to, że dość długo nie było filmików. Niestety miałam pewne problemy osobiste i również problemy ze zdrowiem. Jeszcze tutaj mam taki plaster wspomagający na rękę, dlatego się tym nie raźcie, ale no na razie jeszcze muszę to mieć przylepione. A dzisiaj zapraszam was do czegoś, co bardzo lubicie i ja bardzo lubię, czyli do holu lumpeksowego. Dzisiaj ponownie pokażę wam, jak ostatnio zazwyczaj, 5 rzeczy, które w ostatnim czasie kupiłam w lumpeksach. Są to już takie rzeczy, znaczy dla mnie typowo na wakacje, już tak pod względem wakacyjnym patrzę kolorystycznym i tak dalej, chociaż dzisiaj u mnie właśnie za oknem strasznie hula wiatr i pada deszcz. Ale wczoraj byłam na plaży i się troszeczkę opaliłam, dlatego mam taką bluzkę bez dekoltu, ponieważ tutaj jestem całkiem mocno opalona, z czego bardzo się cieszę, bo już nie mogę się doczekać takich upalnych dni, a nawet tygodni, bo ta pogoda niestety jest taka ostatnio, że jest jeden dzień ładny, jeden dzień brzydki, no ale trudno. Czekam już na te upały, a was zapraszam do obejrzenia moich ubrań. Pierwsza rzecz, jaką chcę wam pokazać, jest to bluzeczka i ona mnie bardzo urzekła, chyba najbardziej tutaj tym zakończeniem, ale jest ona bardzo fajna, bo jest ona wiązana z przodu, ale jest tak uszyta, że tak naprawdę aż nic nie odsłania, jak już się ją zawiążę, mogę wam pokazać, mogę wam ją odwiązać, ja ją wiążę na taki supeł, o i ona jest normalnie tak i gdy ją zawiążemy, to tak naprawdę mamy dość spory dekolt, ale tutaj na brzuchu nic nam nie widać. Jest ona taka z taką tutaj falbaną, granatowa, patrzę właśnie, że to są jakieś ćmy, robaki i muchy w kolorze pomarańczowym, ale bardzo mi się ona spodobała i jej cena to było 7 zł? Tak, 7 zł ta koszulka kosztowała. Kupiłam ją bez przymierzania, gdy wychodziłam już z lumpeksu, zobaczyłam ją na manekinie i stwierdziłam, o to jest super, piękna, bardzo mi się podoba i od razu się na nią zdecydowałam. Kolejna rzecz, jaką kupiłam właśnie tego samego dnia z tą granatową bluzkę, jest to jeansowa kurtka. Ja już od dawna poszukuję takiej ogromnej męskiej jeansowej kurtki, no niestety ta jest mi taka akurat, może ciutko za duża, no ale nie mogę, naprawdę nie mogę znaleźć takiej wielkiej XL-ki, bo chciałabym ją przerobić, ale tą kurtkę kupiłam właśnie z myślą o tym, aby ją przerobić i zrobić dla was właśnie jakiś filmik z przerabiania jeansowej kurtki, bo bardzo mi się właśnie ostatnio podoba taki styl, narzucona kurtka tutaj tylko na ramiona, w jakieś z jakimiś frędzlami, dziurami, pochlapana farbą i ja właśnie mam taki plan na tą kurtkę i filmik zrobienia tej kurtki na pewno pokaże się już wkrótce na moim kanale. Kolejna rzecz to bluzeczka w moim ukochanym kolorze i tak jak dużo moich znajomych, jak i niektóre z was twierdzą, że to jest po prostu mój kolor, ja uwielbiam czerwony ostatnio. No i to jest taka bluzeczka, ona jest ze sklepu C&A, bo to jest ta kolekcja Jessica, nie wiem jak to się czyta. I to jest dzisiejsza zdobycz, weszłam do lumpeksu, do którego praktycznie nie chodzę, ale było naprawdę bardzo dużo fajnych ubrań. Ja już nie miałam czasu i tylko zobaczyłam tą bluzkę na manekinie i od razu ją ściągałam, nawet nie przymierzałam i wzięłam, ale jest mi dobra, jest piękna, ma tutaj takie frędzle i wiązania. To jest taki lekko prześwitująca, lekko hipisowski styl, czyli coś, co ja bardzo na wakacje lubię. Następna rzecz, jest to rzecz z typu rzeczy, które mnie urzekły w tym sezonie. Zakochałam się w kombinezonach, a ten to już w ogóle skradł moje serce. Jest to czarny, taki luźny kombinezon z krótkimi spodenkami, ale te spodnie są troszkę jak spódnica, dlatego fajnie zakrywają uda i wszelkie niedoskonałości. Ma piękne, kolorowe wyszycia. Hafty, tak, hafty. Ma piękne, kolorowe hafty. Z przodu jest wiązana, są tutaj te pomponiki. To mi się też bardzo podoba i strasznie się zakochałam w tym kombinezonie. Z tyłu ma taki duży dekolt. Ja do niego ubieram bardzo ładny koronkowy stanik, który z tyłu nie ma zapięcia, więc nie wygląda to źle i jest to
Jest to kombinezon z Top Shopu, rozmiar M i za niego dałam chyba 16 albo 18 zł. I ostatnia rzecz w moim holu jest to koronkowa bluzka. Ja uwielbiam koronki, w ogóle tutaj pomarańczowy kolor. Jest to rozmiar 42, firma Atmosfer i za tą bluzkę dałam bardzo mało, bo 3 zł, ale bardzo mi się spodobała na plaży, już ją nawet miałam ubraną, na strój kąpielowy, do tego spodenki jeansowe i wygląda to po prostu rewelacyjnie. Ma też taki fajny, luźnawy krój, pięknie wykończona koroneczką, typowa wakacyjna koszulka. I to już by było na tyle w moim krótkim, szybkim, jak zawsze, holu. Mam nadzieję, że niektóre z tych ubrań Wam się spodobały. Ja się w nich zakochałam, nawet zawsze jak mam jakieś fajne rzeczy z lumpeksu i nagrywam dla Was haul, to chciałabym je ubrać na siebie, bo nie mam się po prostu totalnie w co ubrać nagle, gdy mam nagrywać dla Was filmik, tylko te rzeczy mi przychodzą na myśl, że mogłabym je włożyć, ale chcę Wam je pokazać tak po prostu, a siebie zawsze ubieram tak neutralnie, ale ja już nie mogę się doczekać, aż będzie upał i będę po prostu te rzeczy nosić w kółko, bo się w nich zakochałam. I przejdźmy do innego tematu, troszkę odbiegającego od holu, bo przygotowałam dla Was z okazji tego, że zdobyłam 1000 subskrypcji, dzięki Wam oczywiście, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, przygotowałam dla Was konkurs. I wygraną w konkursie będzie taki oto wianek na głowę, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jest to wianek zrobiony przeze mnie samą, ponieważ ja takie wianki jakoś rok temu bardzo dużo ich robiłam i w tym roku postanowiłam za namową mojej przyjaciółki zrobić też taki wianek właśnie na konkurs dla Was. Ala, dziękuję bardzo za ten pomysł i ten wianek będzie można wygrać, a każda osoba bierze udział w konkursie, która skomentuje ten filmik i tak jakoś za tydzień mniej więcej będą ogłoszone wyniki. Wyniki będą losowane, zostaną ogłoszone na moim Instagramie i na Facebooku, tam będziecie mogli znaleźć. Oczywiście ja też się będę próbowała odezwać do tej osoby, która ten wianek wygra, więc polecam Wam komentować, bo każdy komentarz będzie mógł wziąć udział w konkursie, w którym można wygrać właśnie taki wakacyjny. O! Dobrze wyglądam? Dobrze, musiałam sprawdzić w lustrze. Taki wakacyjny wianek na festiwale i tak dalej. Wianek jest z tyłu regulowany, więc na każdą głowę będzie pasował, bo niektórzy wolą nosić tak, niektórzy wolą nosić tak. Jak kto lubi, ten wianek, jak mówię, jest regulowany, więc na pewno na głowę kogoś z Was będzie idealny. Jeśli Wam się podoba, to komentujcie. A ja dziękuję Wam za oglądanie, i życzę Wam samych słonecznych dni. Buziaczki, cześć!